my teraz mamy już ostatnią rozmowę w dzisiejszym programie. Mamy połączenie z Maciejem Pawłowskim, ekspertem od Hiszpanii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Madrycki dziennik El Mundo ujawnił w poniedziałek szczegóły testamentu, jaki sporządził kilka lat przed swoją śmiercią generał Franco. No to opowiedzmy o ostatniej woli generała. Co znajduje się w tym testamencie? Znaczy przede wszystkim generał pozostawił swojej rodzinie majątek warty na dzisiejsze pieniądze 1 800 000 euro. Oczywiście jest to duża kwota, ale jak na przywódcę państwa nie jest w żaden sposób szokująca. Z czego największą częścią tego majątku jest pałac Paso de Meiros w prowincji La Coruña, warty około 900 000 euro. Natomiast co jest najistotniejsze, w testamencie, który był sporządzony 7 lat przed śmiercią dyktatora, napisane było, że miejsce pochówku i sposób pozostanie w gestii dziedziczących, czyli żony i córki. To znaczy Franco w testamencie nie wskazywał, że chce być koniecznie pochowany w Dolinie Poległych, natomiast jego krewni twierdzą, że już w ostatnich tygodniach przed śmiercią wyraził im taką wolę ustnie. I ta wola nie została spełniona, bo ostatnio doszło do ekshumacji prochów generała Franco. I co więcej, według wielu komentatorów to całe wydarzenie miało wymiar polityczny. Co pan sądzi o tych zarzutach? Znaczy, po pierwsze tak, wola wtedy, gdy Franco umarł, została spełniona, bo został tam pochowany. Natomiast ona została w tym momencie złamana 24 października, gdy rząd Pedro Sancheza przeprowadził ekshumację generała Franco, jego ciała, trumny z jego ciałem, do zwykłego cmentarza komunalnego pod Madrytem. Był to zdecydowanie akt polityczny. Sanchez już chciał to zrobić w kampanii wyborczej przed wiosennymi wyborami. Chodziło o to, że celem Pedro Sancheza jest doprowadzenie do tego, żeby Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza ponownie była dominującą partią na hiszpańskiej lewicy, żeby wyborcy, którzy na przykład głosują dziś na Unidas Podemos, w przyszłości głosowali na PSOE, bo są to też dawni wyborcy tej partii, rozczarowani po ostatnim kryzysie gospodarczym. I był to taki gest symboliczny w stronę republikańskiej części Hiszpanii. Natomiast on się kompletnie nie powiódł, bo tak naprawdę gdyby Sanchez zrobił to 10 lat temu, być może wtedy jak działał w ten sposób premier Zapatero, ten gest być może zdobyłby uznanie wśród lewicowego elektoratu. Dziś większość wyborców Sancheza to już są ludzie, którzy w ogóle o czasach frankizmu nie pamiętają, urodzili się później i ten jego gest tak naprawdę wzmocnił poparcie dla konserwatywnej partii Vox, która jako jedyna powiedziała wprost, że Franco zostawił pozytywną spuściznę po sobie. To jeszcze opowiedzmy trochę o sytuacji politycznej w Hiszpanii. Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza wygrała ostatnie wybory parlamentarne. I co te wyniki oznaczają dla Katalonii? Mam tutaj na myśli tę część Katalonii, która chce autonomii. No przede wszystkim Sanchez przeprowadził wybory najpierw kwietniowe, potem listopadowe z nadzieją, że nie będzie musiał przy tworzeniu rządu polegać na poparciu katalońskich separatystów. Bo pamiętajmy, że przyczyną bezpośrednią zwołania tych pierwszych kwietniowych wyborów było właśnie to, że w wyniku targów politycznych i niezgody Sancheza na jakąkolwiek dyskusję o niepodległości regionu, separatyści, bo posłowie separatystyczni katalońscy zawetowali budżet i wtedy Sanchez w reakcji na to zwołał wybory. Po wyborach kwietniowych okazało się, że dalej musi polegać na separatystach, w związku z czym prawdopodobnie z tego powodu rozpoczął taką medialną kłótnię z Unidas Podemos o tym, że nie chce koalicji, która doprowadziła do kolejnych wyborów. I teraz jesienią wiemy, że sytuacja w parlamencie się szczególnie nie zmieniła. W zasadzie nawet na niekorzyść, bo wspólnie z Unidas Podemos PSOE dysponuje 155 mandatami, czyli o 10 mniej niż przed wyborami tymi listopadowymi. Natomiast potrzebuje jeszcze poparcia 21 deputowanych, żeby mieć większość absolutną 176 mandatów lub przynajmniej tego, żeby część z tych deputowanych wstrzymała się od głosu. I w tej sprawie trwają negocjacje z działaczami katalońskiej lewicy republikańskiej, największej partii w Katalonii, takiej najbardziej skłonnej do dialogu. I Katalończycy stawiają dość ostre warunki, że poprą rząd Sancheza poprzez głosowanie za lub poprzez wstrzymanie się od głosu,
jeżeli zostaną ułaskawieni działacze separatystyczni, byli członkowie rządu katalońskiego, którzy niedawno zostali skazani na wyroki od 9 do 13 lat więzienia w związku z nielegalnym referendum sprzed 2 lat. I druga rzecz to chcą też, żeby rząd rozpoczął dialog w sprawie niepodległości regionu. Sanchez mówi o tym, że jest gotowy na poszerzenie autonomii, czy też nawet federalizację kraju, natomiast niepodległość nie. To już na zakończenie ostatnie pytanie. Jak wygląda teraz sytuacja na ulicach Barcelony? Bo przypomnijmy, to tam ostatnio w sobotę bodajże odbyły się duże protesty i czy możemy spodziewać się kolejnych demonstracji? Znaczy, sytuacja jest, tak bym powiedział, szarpana. To znaczy następują gwałtowne protesty, tak jak z którymi mieliśmy do czynienia w październiku. Potem sytuacja się wycisza, a potem nie wiadomo skąd znowu dochodzi do zamieszek. I wydaje mi się, że jak długo trwają te negocjacje rządowe i jak długo rząd nie zdecyduje się na jakieś ustępstwa, które będą przez stronę katalońską zaakceptowane, czy choćby wolę dyskusji o jakichś ustępstwach, to te protesty będą trwać. Natomiast musimy pamiętać, że to jest szczególnie trudny orzech do zgryzienia. Po pierwsze dlatego, że Katalonia jest najbogatszym regionem. Po drugie, wcale nie wszystkie osoby, które tam mieszkają, to Katalończycy. Nawet bym powiedział, że zdecydowana większość mieszkańców regionu mówi po hiszpańsku, niekoniecznie nawet tym katalońskim dialektem. I w badaniach opinii publicznej od lat wyniki w zakresie poparcia dla niepodległości i sprzeciwu wobec niej są zbliżone, a w ostatnim badaniu realizowanym przez instytucję, przez instytut finansowany przez rząd kataloński, 47% mieszkańców opowiadało się przeciwko niepodległości i tylko 44% za, więc tutaj jakiekolwiek poważne ustępstwa w stronę separatystów katalońskich są tak naprawdę działaniem przeciwko większości w tym regionie. I tutaj musimy postawić 3 kropki. Bardzo serdecznie dziękuję. Sytuację polityczną w Hiszpanii komentował dla Radia Wnet Maciej Pawłowski, ekspert od spraw Hiszpanii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękujemy. Dziękuję, czyli o 10 mniej niż przed wyborami tymi listopadowymi. Natomiast potrzebuje jeszcze poparcia 21 deputowanych, żeby mieć większość absolutną 176 mandatów lub przynajmniej tego, żeby część z tych deputowanych wstrzymała się od głosu. I w tej sprawie trwają negocjacje z działaczami katalońskiej lewicy republikańskiej, największej partii w Katalonii, takiej najbardziej skłonnej do dialogu. I Katalończycy stawiają dość ostre warunki, że poprą rząd Sancheza poprzez głosowanie za lub poprzez wstrzymanie się od głosu, jeżeli zostaną ułaskawieni działacze separatystyczni, byli członkowie rządu katalońskiego, którzy niedawno zostali skazani na wyroki od 9 do 13 lat więzienia w związku z nielegalnym referendum sprzed 2 lat. I druga rzecz to chcą też, żeby rząd rozpoczął dialog w sprawie niepodległości regionu. Sanchez mówi o tym, że jest gotowy na poszerzenie autonomii, czy też nawet federalizację kraju, natomiast na niepodległość nie. To już na zakończenie ostatnie pytanie. Jak wygląda teraz sytuacja na ulicach Barcelony? Bo przypomnijmy, to tam ostatnio w sobotę bodajże odbyły się duże protesty. I czy możemy spodziewać się kolejnych demonstracji? Znaczy, sytuacja jest, tak bym powiedział, szarpana. To znaczy następują gwałtowne protesty, tak jak z którymi mieliśmy do czynienia w październiku. Potem sytuacja się wycisza, a potem nie wiadomo skąd znowu dochodzi do zamieszek. I wydaje mi się, że jak długo trwają te negocjacje rządowe i jak długo rząd nie zdecyduje się na jakieś ustępstwa, które będą przez stronę katalońską zaakceptowane, czy choćby wolę dyskusji o jakichś ustępstwach, to te protesty będą trwać. Natomiast musimy pamiętać, że to jest szczególnie trudny orzech do zgryzienia. Po pierwsze dlatego, że Katalonia jest najbogatszym regionem. Po drugie, wcale nie wszystkie osoby, które tam mieszkają, to Katalończycy. Nawet bym powiedział, że zdecydowana większość mieszkańców regionu mówi po hiszpańsku, niekoniecznie nawet tym katalońskim dialektem. I w badaniach opinii publicznej od lat wyniki w zakresie poparcia dla niepodległości i sprzeciwu wobec niej są zbliżone, a w ostatnim badaniu realizowanym przez instytucję, przez instytut finansowany przez rząd kataloński, 47% mieszkańców opowiadało się przeciwko niepodległości i tylko 44% za, więc
tutaj jakiekolwiek poważne ustępstwa w stronę separatystów katalońskich są tak naprawdę działaniem przeciwko większości w tym regionie. I tutaj musimy postawić trzy kropki. Bardzo serdecznie dziękuję. Sytuację polityczną w Hiszpanii komentował dla Radia Wnet Maciej Pawłowski, ekspert od spraw Hiszpanii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękujemy. Dziękuję również. Do widzenia.